Okej, jestem przed treningiem, piję kawę i zajrzałem sobie do swojej skrzynki odbiorczej na Instagramie i pomyślałem, że fajnym pomysłem będzie od czasu do czasu odpowiadanie na Wasze pytania, żeby coś leciało w tle, jak widzicie trening przed sobą, nie tylko bębny albo nasze krzyki. I dzisiaj pytanie wygląda tak. Staporski do mnie napisał i tutaj jest parę pytań, więc widzicie na ekranie całość, a ja będę leciał po kolei. Siemka, ja z takim dość nietypowym pytaniem. Widzę, że jesteś mega otwartą osobą. Czy jak byłeś w szkole średniej, to byłeś taką szarą myszką? Czy raczej lubiłeś poznawać nowych ludzi i miałeś mega dużo kolegów i koleżanek? Szarą myszką nie byłem, ale jestem z natury nieśmiały. Dopiero jak poznaję osobę bardziej i dłużej z nią spędzam czas, to się otwieram i wydaje mi się, że fajnie wtedy, dość łatwo mi się nawiązuje kontakt i że też potrafię się dostosowywać do otoczenia całkiem nieźle. Ale jeżeli chodzi o taki pierwszy kontakt i złapanie tematu, to oczywiście teraz jest lepiej. O wiele niż kiedyś, ale w szkole tak, byłem nieśmiały, zdecydowanie. I czy bardziej miałeś towarzystwo dziewczyn czy chłopaków? Zdecydowanie chłopaków, bo byłem nieśmiały, więc bałem się zagadywać do dziewczyn. Nigdy nie byłem w otoczeniu tych najlepszych dziewczyn, tych najlepszych imprez w gimnazjum i w szkole średniej. Zauważyłem, że zawsze byłem skoncentrowany na sporcie i na czynności, którą robię. I tak jakoś no to mnie bardziej interesowało po prostu, żeby być z wami szczery. W szczególności w gimnazjum, także siedziało się na boju od rana do wieczora i katowało. Sam fakt, że pierwszą prawdziwą dziewczynę miałem w wieku 22 lat, jeżeli się nie mylę. Z Kają jestem od 5 lat, mam 27. Prawie od 5. No jakoś 22 lata miałem. To był mój pierwszy poważny związek. I tak naprawdę on wyniknął organicznie. On wyniknął po tym, a tu mieliście w zeszłym odcinku, to tutaj macie tą historię całą, jak to się wydarzyło, więc tutaj nie będę może zabierał czasu, ale bardzo w takich relacjach międzyludzkich pomógł nam wszystkim tutaj YouTube, bo YouTube uczy improwizacji, a improwizacja to myślę jest jedno z najpotężniejszych narzędzi, które może ci ułatwić życie. Kurczę, w 2012, jak wyjąłeś kamerę i zacząłeś mówić do kamery, to ludzie myśleli, że jesteś debilem. Serio. I przez pierwsze lata naszej działalności, no tak dużo ludzi, dużo znajomych też się od nas odwróciło i miało o nas takie zdanie. Teraz YouTuber to jest gość w 2020 roku. Zdałem sobie też sprawę po wyjeździe do Ameryki z tego faktu. Ludzie, jak widzą, że masz ten mikrofon z wacikiem, to od razu zadają ci pytanie, a skąd jesteś, a ile masz followersów, jaki masz kanał? I tutaj myślę, że też to przybiera taką aurę, że YouTuber to już jest taki performer z telewizji, jak dla naszego pokolenia, tej starszej młodzieży. Jest właśnie taki gość z telewizji. Więc to jest ciekawe. No, także no, potęga improwizacji, naprawdę. Robienie głupich rzeczy naprawdę rozwija. Robienie głupich rzeczy przed kamerą, odgrywanie różnych ról, powiedzenie czegoś z biegu, nieprzygotowywanie się. Ten filmik, teraz do Was mówię, progresuje. To jest progres. Więc jeżeli chcecie się rozwijać na tych przestrzeniach, to polecam założyć kanał na YouTube, jeżeli naprawdę coś Was pasjonuje. I myślę, że jeżeli jest coś takiego naprawdę i jesteście uszyci do tego, to ta pasja Was może obronić. I może to fajnie wypaść w internecie. Także
Może podsumuję to. Nigdy nie byłem jakimś gościem właśnie, jakimś kasanową, że najlepsze imprezy i tak dalej. Ale w klasie byłem ogólnie lubiany, jak już się zapoznałem z tymi ludźmi. Myślę, że byłem całkiem śmieszny, jak już znałem tych ludzi. Natomiast to pierwsze zderzenie było zawsze dla mnie najcięższe. Dziewczyny. Może miałem potencjał u tych najlepszych dziewczyn, ale no ze względu na wyniki sportowe, sylwetkę i tak dalej, bo zawsze byłem wysportowany względnie, ale nie potrafiłem tego wykorzystać. Nie interesowałem się, nawet nie próbowałem, więc nie wiem, nie próbowałem. I to jest też fajna rzecz, że ta siłownia, żeby ten trening nie skupiał się tylko na wynikach i mięśniach, bo no szkoda. Szkoda to marnować tylko na tym. Fajnie jest to wykorzystać właśnie poza siłownią, żeby nabyć tej pewności siebie, żeby realizować swoje cele, to robić to, co nas interesuje i nie patrzeć na to, co mówią inni, wiadomo, bla, bla, bla i tak dalej. No ale też nie przegiąć w drugą, że o, poćwiczyłem 3 miesiące i nagle jestem kurwa playboyem i wszystkie będą moje, nie? Chodź tu mała tego, zakręcę cię i będzie ślub jutro, nie? Też nie o to chodzi, także oczywiście wszystko się sprowadza do tego balansu, no. I tak się składa, że dość późno zrozumiałem, bo dopiero po 20 roku życia, że mogę być kim chcę. A jak byłem młodszy, to było coś takiego, że obserwowałem ten świat i o, ten ma samochód, o, ten fajnie jeździ na desce i trochę miałem coś takiego, że o, to jest zarezerwowane dla niego, że ja jestem z tych średniaków i że to nie jest do zrobienia. Miałem coś takiego. No tyle, dobra, koniec gadania. Mam nadzieję, że wyczerpałem temat. Lecimy na trening. Lecimy pompować, albo to już jest w trakcie treningu ta gadka. Zawsze biorę przed wyjściem, no właśnie, zawsze. Dzisiaj zapomniałem, także 5 gramów codziennie. Ok, jesteśmy z Błażejem na siłowni. Póki co sami i przyszedł czas na sprawdzenie checklisty przed lotem. Jak wam mówiłem wcześniej, ten tydzień przyspieszam ze względu na wyjazd do Trójmiasta na Fame MMA. Więc no ciekawe, zobaczymy we wstępnych seriach, jak to będzie szło, jaka będzie szybkość sztangi. Myślę, że przysiad dzisiaj mogę zrobić coś takiego, że nie wyjdę wyżej niż 210, tylko postaram się zrobić jakieś 200 na 2, ale mówię, zobaczymy, jak to będzie szło. Czy będzie torpeda w nogach, martwy. Wydaje mi się, że zrobię mniej powtórzeń i dołożę ciężarów. Ogarnię przyciski. Jak wiecie, Błażej tutaj dba o siłkę i no dużo rzeczy powstało z jego inwencji, nie? Teraz na odcinkach będą widoczne przyciski YouTube'a, bo coraz bliżej są następne. Tak, tutaj w ogóle prezencik, to jest taki, że to my powinniśmy dać ten przycisk tobie, a Błażej nam to dał z okazji 100 filmów. Następny jest rok temu to było, czy ponad rok temu? Rok temu to było, bo teraz już jest 211. No. Masakra. Dobra. Lecimy się rozgrzewać. Dosłownie minuta 30 skakanki, już jestem ciepły.
potrafię powiedzieć. Nie wiem, czy szybko. Nie czuję, że czy szybko, ale nie czuję też, że wolno. Dobra, jestem po 180. Jakieś mam takie wrażenie, że waży więcej niż na poprzednim treningu, więc nie przeskakuję od razu na 200, tylko jeszcze dla pewności 190 kg zobaczę i myślę, że wtedy podejmę decyzję już, na jakim ciężarze będę pracował dzisiaj. Skończyłem wstępny, a Błażej skończył montować przyciski. Okej, podjąłem decyzję, także dzisiaj nie jest dzień, w którym chcę siadać maksymalnie na raz, także zrobię 200 na repy. Myślę, że nie zrobię więcej niż 3, a dawno nie brałem 200 na repy. Zajebiste oswojenie z WZ-ką, jestem zadowolony w chuj. Druga seria, nie ukrywam, że zależy mi bardzo, żeby zrobić 3 ruchy. Zajebiście. Ostatnia seria, interesują mnie solidne 2 ruchy. Trzeci już będzie wymęczony, także nie będę nawet podchodził. Jak plecy, nic nie ten? Nie, właśnie widać. A, tak, tak. Bo ja też mam zjebane, nie? No ciebie pytam, wiesz, że bardzo mi to jest zależy. Jest okej. Okay. O 11:00 co jest za spóźnienie, 25 minut i fonda biuro startu. Nie, to Paweł się pora. Snickers, KitKat i 2 mosty. To jeden z największych mitów. Zapas 102,5 na 10. No z zapasem. Zapas. Wszystko robię z zapasem. Trzecia seria. Ja też wszystko z zapasem. Ty, trzecia była najlepsza. Ja też. Robimy kiedyś taki film, że ja mam rozkazy, ja bym się zrobić wszystko co mogę. Nie. Przez cały dzień. Pamiętasz, się nie zgodziła. A pamiętasz, jak w FIFA przejebaliście i ty. Co nie?
250 ciężko dzisiaj. Także cudów nie ma. To zmęczenie ze względu na brak przerwy jest, ale teraz liczę, że przez weekend, w sumie od piątku, przez 3 dni się zregeneruję i fajnie wyjadę w kolejny tydzień. Ale jeszcze mnie tak kusi, żeby dla pewności zrobić te 250 jeszcze raz. Zobaczę, czy dojdzie to do skutku. Zaufali, to musiałbyś kominiarkę założyć. Podsumowując, jestem zadowolony z przysiadów, jestem troszeczkę rozczarowany martwym ciągiem. Liczyłem, że będzie odrobinę lepiej, że na 2 razy wezmę te 250. Nie udało się, ale widzimy się w kolejnym tygodniu na tym treningu. No i standardowo modlitwa youtubera, no mi będzie zajebiście miło, jak zostawicie tą łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale Owca WK. Zostawcie łapkę w górę dla twarogu chudego z kiełkami jarmuża oraz sosu spaghetti.